Witam serdecznie na konferencji prasowej Partii Wolność, ugrupowania, którego działacze i liderzy od wielu lat walczą o normalne państwo, czyli o takie państwo, w którym przepisy oraz urzędnicy chronią i pomagają obywatelom, a nie gnębią ich, tak jak to miało miejsce w przypadku mechanika z Bartoszyc, którego podstępną, niemoralną prowokacją urzędniczki chciały obciążyć mandatem za niewystawienie paragonu i obciążenie, w zasadzie narażenie Skarbu Państwa na utratę aż 2 zł 30 groszy. Jako poseł na Sejm RP, przedstawiciel Partii Wolność, walczę o to normalne państwo także w Polsce. Dlatego dzisiaj wystosowałem interpelację do minister finansów, do pani Teresy Czerwińskiej, z zapytaniem, czy urzędnicy Krajowej Administracji Podatkowej są poddawani okresowym badaniom zdrowia psychicznego. W normalnym państwie takie pytanie byłoby niezasadne, wręcz oburzające. Natomiast także za rządów Prawa i Sprawiedliwości aparat państwowy okazuje się, że jest słaby wobec silnych i silny wobec słabych. Czego przykładem jest sytuacja z Bartoszyc, czego przykładem było karanie i sprawy za zbieranie chrustu w lesie, czego przykładem były liczne gnębienia tych najdrobniejszych przedsiębiorców, najdrobniejszych podatników i po prostu zwykłych obywateli. Swoją słabość wobec silnych państwo zarządów Prawa i Sprawiedliwości okazuje na przykład poprzez aferę KNF, którą nie tylko instytucje państwowe nie zdołały ograniczyć, ale wręcz prawdopodobnie się do niej przyczyniły. Przypomnijmy, na czym polegała sytuacja mechanika z Bartoszyc. Otóż po godzinach pracy do zakładu mechanicznego zajechały 2 urzędniczki działające pod przykryciem. Została zastosowana prowokacja, bardzo, bardzo słaba prowokacja, która polegała na ogromnej prośbie pilnej wymiany żarówki w samochodzie. Z uwagi na to, że kasa fiskalna była już zamknięta, mechanik był już po pracy, mechanik z Bartoszyc uległ z naturalnych ludzkich pobudek prośbie tych 2 paniów, chciał im pomóc, zamontował u nich starą, używaną żarówkę po to, by nie generować kosztów dla zakładu i przyjął od tych pań drobną kwotę rzędu 10 zł. Cała sprawa okazała się prowokacją. Panie wystawiły temu mechanikowi mandat. Mechanik mandatu nie przyjął. Zamiast sprawę zakończyć, sprawa została skierowana do sądu. I tak drobną sprawą zajmował się w Polsce sąd, który zdecydował, że sprawa jest zbyt błaha i odstąpił od wyciągania mandatu. Niestety naczelnik Urzędu Skarbowego zamiast pójść po rozum do głowy, zastanowić się nad całą sytuacją, odwołał się od decyzji sądu i dalej domagał się jeszcze większej kwoty mandatu. Ta cała sprawa podburza zaufanie obywateli do państwa polskiego, podburza zaufanie obywateli do urzędników, ale przede wszystkim niszczy więzi społeczne, niszczy takie podstawowe cechy, jakie społeczeństwo polskie posiada, jak pomoc bliźniemu w potrzebie. Taką pomocą wykazał się mechanik w Bartoszycach. W swojej interpelacji do pani minister Czerwińskiej, poza pytaniem o okresowe badania zdrowia psychicznego pracowników urzędów skarbowych, zadaję pytanie, czy nie naruszone zostały zasady określone w rozporządzeniu dotyczące tego, że pracownicy korpusu urzędniczego powinni dbać o dobry wizerunek organów, w których pracują. Po drugie, powinni budować zaufanie obywateli do państwa polskiego.
Zadaję pytanie o naczelnika Urzędu Skarbowego w Bartoszycach, panią Małgorzatę Sipko. Czy nadal ta pani pełni swoją funkcję, jest zatrudniona na tym stanowisku i czy została w jakikolwiek sposób ukarana za tą absurdalną sytuację? Zadaję pytanie o to, czy dalsze wykonywanie, pełnienie funkcji przez naczelnik Urzędu Skarbowego nie powoduje utraty zaufania obywateli do Urzędu Skarbowego w Bartoszycach. Zadaję także do pani minister pytanie, czy pracownicy Urzędu Skarbowego w Bartoszycach w opisanej wyżej sytuacji przez swoją postawę nie wpłynęli negatywnie na stopień więzi obywateli z państwem i czy dbali o dobry wizerunek służby cywilnej. Zadaję też pytanie, czy tego typu prowokacje będą przeprowadzane także o większe kwoty rzędu 5, 10, 15 zł, czy w związku z tym zostanie zatrudniona kolejna armia urzędników, ponieważ obecny stan zatrudnienia, który jest niebotyczny, nie pozwala na kontrolowanie każdego zakładu mechanicznego, każdej osoby, która w takich sytuacjach za 5 czy 10 zł jest chętna pomóc swojemu bliźniemu. I ostatnie pytanie dotyczące właśnie badań okresowych o stan zdrowia psychicznego. Jest to bardzo ważne. Ja chciałbym wiedzieć, z czego ta postawa wynika. Czy to są odgórne wytyczne Ministerstwa Finansów, których celem jest wyciskanie społeczeństwa polskiego z każdej złotówki, jak cytryny, czy wynikają one po prostu z problemów samych urzędników, którzy być może mają bardzo stresującą pracę, nie są w stanie porządnie realizować swoich funkcji, na przykład walczyć z karuzelami VAT-owskimi, a walczą ze zwykłymi obywatelami o nawet najdrobniejsze sprawy. Liczę na to, że na tą interpelację jak najszybciej wpłynie odpowiedź i my jako społeczeństwo, obywatele dowiemy się, jaki jest stosunek urzędników do zwykłych ludzi. Czy mają państwo pytania? Pana zdaniem to nadgorliwość właśnie tych urzędników Urzędu Skarbowego, sugestia od kierownictwa tamtego w Bartoszycach Urzędu, czy może właśnie w tym Ministerstwie Finansów, jak pan miałby odczytać tę całą historię? No niestety przykład z województwa świętokrzyskiego, w którym wypłynęło pismo, w zasadzie zalecenie, by tam szukać wyłudzeń karuzeli VAT-owskich, gdzie można skonfiskować znaczny majątek, a nie skupiać się na firmach, których nie bardzo jest co zarekwirować, pokazuje, że celem administracji skarbowej nie jest pilnowanie porządku, a wyciskanie społeczeństwa, gospodarki i przedsiębiorców z każdej złotówki. To jest moim zdaniem kierunek, jaki został obrany już za rządów Platformy Obywatelskiej przez wiceministrów, między innymi wiceministra Kapicy, który ścigał między innymi graczy w pokera oraz drobnych przedsiębiorców. I ten kierunek jest kontynuowany i nasila się za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Ten kierunek związany jest z prostą potrzebą zdobycia jak największych funduszy. O wiele łatwiej wyciska się te pieniądze z nieświadomych, często obywateli, z małych przedsiębiorców, którzy nie są w stanie bronić się w sądach, ponieważ nie mają odpowiedniego zaplecza prawnego. O wiele trudniej walczy się z mafiami czy z wyłudzeniami VAT. Dziękuję bardzo.